Państwa, następny pan, pan Łukasz Jankowski, pan spóźniony, nie wiem, czy jest już gotowy, żeby wyjść tyłem. I jeszcze raz bokiem. I przy okazji proszę porównać ciało pana Łukasza przed przemianą. A jury proszę o ewentualne pytania. Patrząc na zdjęcia, widać, że zrobiłeś całkiem spory progres, jeśli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej. Głównie tu widać obwód w talii bardzo mocno spadł. Widzę, klata bardzo mocno poszła do przodu. Może powiesz nam, jak generalnie wymiarowo to wygląda, jeśli chodzi o talię wtedy i teraz? Chodzi o centymetry, czy...? Tak. No, nie szkodzi. Jeżeli chodzi o centymetry bądź wagę, nie sprawdzałem tego. Można mnie, prawda, teraz zmierzyć. Z tym, że to nie jest celem, prawda? 40 w łapie, 50. To nie jest celem samym w sobie, prawda, centymetry. Mi chodzi ogólnie o poprawienie wydolności organizmu i o sprawność ruchową. Teraz niestety ja nie jestem zadowolony ze spalonej tkanki tłuszczowej, ponieważ 2 miesiące temu odniosłem kontuzję kolana. Mam naderwane ścięgno. Biegać nie mogę. Biegałem 2 razy dziennie, rano przed śniadaniem i oczywiście wieczorem, z tym, że zignorowałem ból i byłem, tak powiem brzydko, kolokwialnie głupio mądry. Myślałem, że to jest ból, że trzeba zacisnąć zęby, trzeba biec dalej, a niestety jednak organizm padł. Więc musiałem spalić tkankę tłuszczową poprzez ranne treningi o 6-7 rano, bez śniadania, na trzo. A co chodzi o, nie wiem, dlatego mówię, nogi są, jakie wyglądają. I co? Trenowałem wyłącznie na ciężarach domowej roboty. To był mój taki eksperyment, czyli 5-litrowe wody posklejane w 6-opak, rura, prawda, i bawimy się w ten sposób właśnie. Ponieważ chcę zobaczyć, jak będę wyglądał inaczej, chodząc ze siłownię, regularnie uprawiając właśnie biegi, bądź maratońskie, bądź sprinterskie. I co? Zobaczymy, jak to wyjdzie za rok, bo za rok oczywiście będę znowu próbował, a konkurs jest takim sprawdzianem dla mnie na wrzesień. Planuję się dostać do szkoły oficerskiej we Wrocławiu i są, no, dość ciężkie wymogi, jeżeli chodzi o podciąganie bądź właśnie bieganie. I jestem po profilu humanistycznym, bo to jest studium jednoroczne i profil humanistyczny może tylko i wyłącznie iść do tego korpusu bądź pancerno zmechanizowanego, bądź ogólnowychowawczego. To jest 10-15 osób na całą Polskę. Więc no, trzeba po prostu pobić. Niekoniecznie muszę być duży, niekoniecznie muszę być, prawda, masowo przewyższony. Jasne, sprawność jest wtedy najważniejsza. Chodzi o sprawność, chodzi o pobicie rywali, po prostu. Nie ma. Ale przy okazji, jak się dobrze wygląda, to nie ma co narzekać. Dziękuję. Pani Wioleta Pryłowska, chciałeś, proszę, dorzucić tkankę mięśniową w miejscach, gdzie jej nie było. I twoim zdaniem, które to miejsca? To były dokładnie te miejsca, prawda? Mimo wszystko jestem zadowolony. Bez ławeczki skośnej, tylko na płaskiej, poprzez rozpiętki i poprzez pompki na, prawda, na hantlach. Wydaje mi się, że udało mi się to. I oczywiście poszerzyć barki. To było moim celem. Uda poszerzę spokojnie do czasu, do września mam czas. Więc jeżeli chodzi o łydki, prawda, i uda, jeszcze to jest. Nie to, jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa, prawda, więc... A co w swoim życiu zmieniłeś, bo chciałeś dążyć do zmiany jakości życia? Jakość życia ma się do tego, właśnie jesteśmy tym, co jemy, prawda? Koniec z fast foodami, koniec ze śmieciowym jedzeniem, z takimi, prawda, niewiadomego pochodzenia. Wyłącznie, prawda, zdrowe warzywa, prawda, fasola. Kiedyś próbowałem być weganem, zobaczyć, jak mi wychodzi to bez mięsa, prawda, czyli sama taka papka fasolowo, no, bez smaku, bez soli, bez niczego. Soja, również kotleciki, prawda, sojowe, tofu, więc... A o rybce słyszałeś? Oczywiście, tylko że wegan nie je ryb, ale... tak, o rybce jak najbardziej, uwielbiam ryby, pod każdą postacią, uwielbiam sushi. No ale to wiadomo, cenowo, prawda, także jest powiedzenie, jaka kasa, taka masa. Gdybym miał możliwość, prawda, bo aktualnie poszukuję pracy.
jest tak, że moje środki finansowe są ograniczone. Dużo się dowiedzieliśmy. Dziękujemy bardzo. Panie Łukaszu, dajmy szansę innym. Dziękujemy panu Łukaszowi. Spóźniony, ale za to podwójnie wystąpił. Proszę państwa, następną osobą, którą mam zaszczyt zaprosić do nas na scenę, jest pan Jarosław Borecki. Bokiem. Bardzo proszę o odwrócenie się. O powrót bokiem. Proszę spojrzeć przed siebie na rzutnik, jak pan Jarosław wyglądał przed przemianą, i na pana Jarosława proszę zobaczyć, jak wygląda dzisiaj. A jury proszę o ewentualne pytania. To znaczy, myślę, że mogę zapytać o wiek. 48 lat. Chce pan startować w Mistrzostwach Polski Weteranów. Właśnie teraz tak zastanawiam się, czy nie poczekać 2 lata jeszcze, żeby weź 50. Oddam mikrofon Radkowi, myślę, że ma więcej pytań. No muszę przede wszystkim zapytać o dietę, jaka była prowadzona i generalnie jakie były takie konkretne zamierzenia, bo rozumiem, że patrząc po zdjęciach, spadło trochę tkanki tłuszczowe, trochę te mięśnie się jakby bardziej uwydatniły, ale niestety jeśli chodzi o zawody kulturystyczne w gronie weteranów, to trzeba byłoby też pomyśleć o większej masie mięśniowej. To będzie następnym krokiem, dlatego mówię, że nie wiem, czy mi się uda. Ten październik to było takie wyzwanie, które sobie sam sobie rzuciłem. Patrząc na zawodników z Zabrza, ostatnio jak byłem na zawody, oglądałem w tej kategorii wiekowej, no to daleko mi. Bym po prostu tam zajmował jakieś ostatnie miejsce, ale bym startował to zawsze to coś. Natomiast no, na pewno masę mięśniową muszę zwiększyć, ale moim założeniem teraz było zgubienie tej oponki, tego przodu, który mnie wyprzedzał. To całkiem fajnie to wyszło, widzę, że mięśnie z kośnią brzucha też są wyraźne, także... Powiem, że się dużo poprawiło, dodam, że noszę spodnie teraz syna na przykład, czyli rozmiar 30, a miałem 20 cm więcej prawie w pasie, jak te zdjęcia były robione. Ważyłem tu napisałem, że ważyłem 85 kg, tak naprawdę ważyłem troszeczkę więcej, trochę było wstyd napisać 80. A ile pan teraz waży? Bo tutaj napisane było, że do 75 pan próbował zejść. Wczoraj się ważyłem 73,6. A, no to super. Myślę, że no, jak na swój wiek, to osiągnąłem to, co zamierzałem. Ten start w październiku możemy sobie na razie zostawić jeszcze do zastanowienia się. To na pewno wszyscy są bardzo zainteresowani, jak wyglądała dieta. Czy dieta była taka typowa kulturystyczna? Dieta, czyli podstawa ryż, kasza gryczana, soczewica, makaron. W początkowym etapie, później makaron niestety odrzuciłem. To widzę, że to są same węglowodany na razie. Kurczak, jeszcze jakieś białko. Ryba, w sensie gotowana ryba, tuńczyk, czyli ryba z konserwy. Oprócz tego jajka i warzywa. Warzywa pod koniec, już teraz przed zawodami odrzuciłem warzywa, obciąłem trochę ryż, żeby jeszcze spalić tkankę tłuszczową. Oliwę też odrzuciłem, bo oczywiście wcześniej oliwę używałem do każdego, do ryżu dodawałem oliwy, żeby poprawić jeszcze elastyczność taką. Także no, taka dieta, treningi 5 razy. Ciężko było, jeśli chodzi o dietę, wytrwać? Początek był tragiczny. Początek tragiczny i święta są straszne. Okres, te zawody powinny się odbywać w jakimś innym terminie, żeby ominąć te święta, bo święta są naprawdę chyba dla wszystkich tutaj uczestników olbrzymim wyzwaniem. No ciężko było, powiem, że święta no, było naprawdę ciężko, trzeba było bardzo się starać, żeby no, nie zagubić się w tym wszystkim, biorąc pod uwagę, że siedzi się przy znajomych, rodzinie, przy stole zastawionym suto i trzeba każdemu mówić, że no dziękuję, nie będę, nie mogę, no, jest to wyzwanie. Jeszcze zapytam, czy miał pan kontakt ze sportem wcześniej, coś pan wcześniej robił, czy to tak nagle się urodziło? Tak, karate, później z 2 lata temu z synem żeśmy ćwiczyli kickboxing, ale przerwaliśmy ten kickboxing, syn zaczął trenować kulturystykę i tak on mnie zdopingował, jest moim, mogę powiedzieć, trenerem osobistym, a drugim moim trenerem jest żona, która mnie wyganiała na te treningi, żebym przypadkiem nie zapomniał iść na trening, także no tak to wyglądało. To jakie sporty, bo była o nich mowa, sprawiały ci przyjemność, największą przyjemność?
Teraz mogę powiedzieć, że kulturystyka jest najmniej kontuzjogenna. Kontuzjogenna, tak, bo praktycznie ćwiczy się samym sobą i ten. Oczywiście można przesadzać z ciężarami, ale nie w moim wieku, więc ja jestem bardziej takim na te 60%, 70% maksymalnie ćwiczę, żeby po prostu nie nadabawić się kontuzji. Nie ma kontaktu z innym, z przeciwnikiem, tak to nazwijmy, więc też nie ma żadnych kontuzji, a doskonale wpływa na samopoczucie. Dokrwienie, ja na początku, jak zacząłem ćwiczyć, to miałem problem zrobić 15 minut na orbitreku. Teraz robię do 40, do 60 minut, w zależności jak jestem zmęczony, jaki mam typ treningu. Rano chodzę z psami, także to zupełnie coś innego jest. Tutaj myślę, że w kulturystyce największym przeciwnikiem jest jednak my sami jesteśmy największym przeciwnikiem, bo wiadomo, że żeby się zebrać do diety, żeby osiągnąć takie efekty do tego, żeby robić te aeroby, żeby jeść, tak jak pan mówi, kurczaka z ryżem czy z tymi rybami, to też trzeba mieć bardzo silną wolę i czasami myślę, że jest to dużo trudniej osiągnąć niż wyjść nawet na ring i się zmierzyć z kimś większym od siebie. Dodam jeszcze, że najtrudniejszą sytuacją jest jedzenie w pracy, gdzie wszyscy patrzą na człowieka jak na dziwaka, że je jakieś dziwne rzeczy, wszyscy jedzą kanapki, jakieś takie, a tu człowiek wciąga... I Snickers. Tak, te zapakowane, już przygotowane posiłki i zjada. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Również dziękujemy. Proszę Państwa, następną osobą, którą poprosimy przed oko jury, jest pan Tomasz Parzniowski. Bokiem. Prosimy o odwrócenie się. O powrót bokiem. Tutaj musimy wszystkim powiedzieć, że głównym celem Tomasza nie było odchudzanie się, zresztą jak widać na zdjęciu, ale nabranie masy mięśniowej. Powiedz nam coś więcej. Ile nabrałeś kilogramów? Niestety w ostatnim na tydzień przed konkursem miałem podejrzenie zapalenia płuc. Byłem 2 tygodnie na chorobowym. Troszkę zrzuciłem. Na dzień dzisiejszy około 69-70 kilo ważę. A na początku? Około 62. Czyli całkiem spory progres. Powiedz, masz z natury pewnie szybki metabolizm. Jak dużo musisz jeść, żeby wymusić przyrost tej masy mięśniowej? Starałem się jeść 6 takich posiłków w relatywnie niewielkich odstępach czasu. To były większe posiłki. Do tego wspierałem się odżywkami białkowymi przed treningiem węglowodanowe. No ale jak to... Ja kiedyś uprawiałem sporty walki, przy mojej wadze no to było trochę śmieszne. Teraz wróciłem, chcę do tego wrócić, ponieważ zmotywował mnie konkurs, żeby wrócić do ogólnie większego ruchu. Zacząłem się wspinać, także no, konkurs odmienił także moje życie, mimo wszystko. A dieta... Ale poza tym, że się wspinasz, poza tym, że... Planujesz też inne dziedziny życia związane z innym sportem, to rozumiem, że kulturystyki i sportu siłowego nie chcesz zaprzestać na tym konkursie. Nie, to jest wszystko nieodzownie połączone, jakby nie patrzeć, czy w sportach walki jest ważna szybkość, siła. Także no, to się wszystko łączy, bo są treningi kondycyjne, są treningi siłowe w każdym sporcie walki, jak wiadomo. No, moje pytanie brzmi, jak długo ma pan budować masę mięśniową? Zamiar. Do jakiej masy ma pan zamiar dojść? No, na początek chciałbym zacząć, jeżeli już będę na tyle zaawansowanym stażem sztuka walki na nowo, odzyskam to, co umiałem, to chciałbym na początku startować w kategorii do 76 kg. Czyli jeszcze kilka kilo mi brakuje. Rozumiem. Dziękuję. Czy jury ma jeszcze pytania? Dziękujemy. Do pana Tomasza. Dziękujemy również. Dziękuję bardzo.